Mój dziadek nie był człowiekiem wykształconym, tak szczerze, był kolejarzem, ale kochał świat na tyle, ile mógł. Uwielbiał mapy. I miałem 6 lat, pamiętam. Każdy wolny czas, kiedy spędzał ze mną, pokazywał mi atlasy, a to był towar deficytowy. I mówił, że no ja już tego nie zobaczę wszystkiego, ale ty się ucz, to zobaczysz. W wieku 6 lat dostałem pierwszy atlas geograficzny, taki żółty, u ruskich, jak to się mówiło, na targu kupiony, rzeczywiście był rosyjski. I to zupełnie zmieniło właściwie całe moje życie. W jakiś sposób ukierunkowało mnie pewnie z finałem w geografii, w formie studiów. I faktem, że pokochałem świat, zanim go znałem, dzięki mapom, w końcu udało mi się zrealizować wiele marzeń podróżniczych i w ten świat ruszyć. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć w ekspresowym tempie o mapach w przestrzeni chronologicznej i zapytać, czy w świecie, który teoretycznie już dzięki kartografii znamy, prawie od lewa do prawa i z góry na dół, czy mapy w tym poznawaniu świata nam przeszkadzają, czy jeszcze pomagają? Myślę, że ciężko było zadać sobie to pytanie, patrząc na górę jaskini w Lescaux we Francji, kiedy widzieliśmy pierwszy taki do dzisiaj zachowany fragment krajobrazu, w którym akurat dominowały zwierzęta dzikie. Natomiast w Abounds La Mitsulo już, wydaje mi się, możemy odkodować taki obraz, który człowiek prawdopodobnie siedząc wtedy przy wejściu do jaskini, omen omen, rozglądając się w sposób wachlarzowy, bo nie 360 stopni, postanowił elementy krajobrazu stałe w jakiś sposób zanotować, żeby nie musieć codziennie odtwarzać tego, co widzi. Były elementy zmienne i stałe. Stałe jak rzeka, stałe jak brud, stałe jak wejście do innej jaskini, stałe jak miejsce, w którym najczęściej pojawiały się jelenie. To była mapa tego, co widać wokół. Chociaż puryści, pewnie jest trochę geografów na sali, już powiedzą, jaka mapa tutaj. Mapa oczywiście ma swoją stałą definicję i myślę, że do połowy prezentacji nie będą to klasyczne mapy. Ale pamiętajmy, że świat, który akurat tutaj widzicie, to jest sprzed 160 tysięcy lat podczas jednego ze zlodowaceń, był kompletnie inny niż nawet znamy go dzisiaj w dzisiejszym kształcie. Nie wolno przekraczać tej linii. Przede wszystkim był większy. Przede wszystkim na przykład linia brzegowa była zupełnie inna niż ją znamy. Istniały lądy, których już dzisiaj nie ma. Na przykład Sunda, subkontynent większy od indyjskiego, dzięki któremu człowiek wszedł, stety lub niestety, do Australii. Jest na przykład Doggerland, czyli ląd pomiędzy wyspami brytyjskimi a Skandynawią, którego już dzisiaj nie ma, czy na przykład Beringia. Ląd, po którym człowiek z kolei przeszedł z Azji do obu Ameryk i w pewnym sensie je skolonizował. Wtedy człowiek kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, czym jest mapa, nie zastanawiał się tym, a w jakiś sposób z tej Afryki wyszedł. Metodą prób i błędów były dwa miejsca, gdzie mógł to zrobić. To Wrota Łez, czyli cieśnina dzisiaj w okolicach Jemenu i Dżibuti oraz półwysep Synaj. Metodą prób i błędów człowiek wydreptał sobie świat, który znał, więc mapą była to, co wyznaczył swoimi stopami, ale miał prawo nie zastanawiać się nad takimi rzeczami, jak zobrazować świat wokół siebie, bo się przemieszczał. A gdy już osiadł, na przykład w Babilonie, to zaczął bawić się w próby pokazania jakiegoś skrawka świata. Czy w Gasur, w glinianej tabliczce, gdzie widzimy fragment większy, określony jakimiś granicami, czy w Nippur, gdzie powstał pierwszy quasi plan miasta i po raz pierwszy człowiek spróbował pobawić się piktogramami kartograficznymi. Egipcjanie, szybki skok, paradoksalnie nie przyczynili się do rozwoju kartografii zbyt mocno, ale gdzieś na tych swoich papirusach tworzyli mapy linearne, dość pragmatycznie, dróg z Dolnego Egiptu do różnych miejsc na krańcu ich państwa po to, aby wiedzieć, skąd przywodzić na przykład
piaskowiec, czy granit, czy innego rodzaju pokłady skalne. To jest pierwsza mapa geologiczna. Miałem przyjemność ją zobaczyć w Turynie. Paradoksalnie bardzo dużo rzeczy po Egipcjanach zostało właśnie w Muzeum Turyńskim. I oczywiście była bardzo długa i zwijana, nie miała orientacji kierunkowej. Zajmowała się tylko tym, co w 500 czy 400 metrów od drogi po bloki skalne. I Rzymianie myśleli podobnie, ponieważ jak słynne powiedzenie mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, oczywiście było na odwrót, to wszystkie drogi z Rzymu prowadziły na krańce imperium i Rzymianie też nie do końca lubili, ale nie lubowali się może tak w ujęciu przestrzeni, terenu. Może to wynikało trochę z takiej imperialności i monopolu tego imperium. Natomiast bardzo często właśnie tworzyli mapy w celach militarnych, które działały jak ówczesne jak dojadę. Wklepywali sobie może tam Rzym, jak dojadę do Antiochii. Natomiast oczywiście tak naprawdę wyglądało to w ten sposób, że w zwojach ta mapa również bez orientacji kierunkowej, trochę jak dzisiejsze GPS-y, przygotowywała trasę na przykład na krańce imperium dla chłopców na posyłki Cezara czy tam legionów, nie używając skali terenowej, tylko traktując skalę w postaci miejsc, w których warto się zatrzymać i odpocząć. Te miejsca były różne, w zależności od tego, jaki był klimat w danym miejscu, jakie ukształtowanie terenu. Liniowość, a nie terenowość opracowań można przypisać do Rzymian. Celowo przeskoczyłem Greków, bo... O, jeszcze to jest ciekawe. Więc oni lubowali się bardzo w podłużnych mapach i ta klamra czasowa zawsze przypomina mi schematy Tube, czyli w 1870 którymś roku pierwszy schemat londyńskiego metra z wyróżnieniem Tamizy, czy też później jakiejkolwiek rzeki w sposób błękitny. I zawsze te schematy metra są absolutnie nierealne i nierzeczywiste, po to tylko, żeby przekazać to w sposób taki podłużny, a jest to oczywiście pragmatyczne, ponieważ chodzi o to, żeby je umieścić w wewnętrznej części wagonów. Grecy oczywiście dokonali wielkich przełomów w kartografii, ale to też dlatego, że jako pierwsi też zaczęli jednak się interesować tym, co poza ich kręgiem kulturowym. I czy mówimy o mapie Strabona, tutaj widoczną, czy oczywiście na podstawie badań Eratosthenesa, Cynereny i wielu innych, czy późniejsze opracowania po raz pierwszy ujęły w świat w trzy kontynenty, przy czym nie było Afryki, tylko Libia oczywiście. I Grecy działali makroskopowo. Wszystkie informacje, które potrafili, bo diaspora już wtedy grecka była spora. Ciekawe. Przywozili tam, gdzie trzeba i zbierali te informacje. Natomiast pożar Biblioteki Aleksandryjskiej spowodował, że i 90% źródeł egipskich i pewnie też wczesnogreckich poszło z dymem. Tak, przepraszam. Poszło się spalić. O, to chciałem powiedzieć. Z finałem w mapie ptolemejskiej, to akurat jest późniejsze opracowanie z XV wieku, w którym już jakoś te kształty kontynentów, pojęcie zatok, przylądków, półwyspów, wysp zostało zastosowane. Aczkolwiek wstydliwym faktem jest to, że jak widzicie, Indie są mniejsze od teoretycznie najprawdopodobniej Sri Lanki. Ale to tych przeinaczeń, jak widać, nie było kilka. Natomiast trzeba uczciwie przyznać, że po Rzymianach, kiedy przyszedł okres bizantyjski, mapa weszła trochę na salony, takie inne niż informacja, gdzie co się znajduje, ale też przydała się trochę do elementów zdobniczych dzięki mozaikom. To nastąpiło też po raz pierwszy skierowanie map i zorientowanie świata na wschód. Jakby konotacje z islamem tutaj są ewidentne, chociaż nie dla wszystkich jasne. To jest mozaika, mapa z Madaby. Chyba najbardziej fantastyczna taka quasi mapa, którą miałem okazję widzieć na żywo. Na szczęście nie wolno po niej deptać. Znajduje się w Madabie, dzisiaj w Jordanii. I pokazuje świat skierowany na wschód, tam jest wschód, z centralnym ulokowaniem Jerozolimy. Od tego czasu następuje zapaść w rozwoju kartografii, chęci poznawania i opisywania, kartografowania świata w Europie średniowiecznej, w chrześcijańskim kręgu kulturowym, a powiedziałbym nawet, że zapaść przechodzi trochę w pastisz, bo mamy do czynienia z mapami OT, może nie wszyscy się z was z nimi mieli styczność, ale niestety przez trzy wieki mapy OT były obowiązujące, czyli dysk, świat jako dysk, przynajmniej Azja jest tutaj największa, Europa po lewej stronie, Afryka po prawej, trzy
akweny, czyli Morze Śródziemne, czyli Nil i ni stąd, ni zowąd Don. Po raz pierwszy mapa stała się po prostu środkiem ciężkości, w tym przypadku z Jerozolimą w centrum świata, ale mapy Mundi, które zastąpiły właśnie mapy Ote, no bo jakoś przez te trzy wieki przynajmniej trzeba by było upgrade'ować, mówiąc naszym językiem, tą wiedzę, więc upgrade'owana była na sposób wewnętrzny, opisywana. Przynajmniej Eden został najprawdopodobniej prawidłowo umieszczony w terenie dzisiejszej dawnej Mezopotamii, dzisiejszego Iraku. Trochę taki tautologizm kartograficzny i taki easter egg może, że w tych czasach Morze Czerwone było kolorowane na czerwono. Ale żeby nie było, że tylko my już od początku bawiliśmy się w taką europocentryczność, czy tam bardziej basen Morza Śródziemnego, wschodnia jego część, bo to na przykład jest mapa Al-Kaszgariego. Jeśli ktoś już po nazwisku rozpoznaje, to chodzi o Kaszgar, czyli miasto w dzisiejszych Chinach, ale będący częścią kolebki kulturowej ludów tureckich. Mapa oczywiście pokazuje świat w ujęciu takim turkocentrycznym. Ludy tureckie są w środku, inne na zewnątrz tego kręgu, tam jest Morze Kaspijskie. To jest mapa chińska z 1380 roku z Daminga i ona pokazuje, całkiem sprawnie zostały okartowane Chiny. Dziwne, bo Zenge generał tam miał dużo doświadczeń, przynajmniej w rejsach południowoazjatyckich. To są oczywiście Chiny, to jest Półwysep Koreański i trochę dziwnie może to wygląda, ale te takie maciupeńkie wyrostki, które widzicie po lewej stronie, to jest sumarycznie Indie, Półwysep Arabski i Europa. Więc takie w tym przypadku mocno chińsko-centryczne ukazanie świata również miało miejsce, ale Chińczykom trzeba oddać, że jako pierwsi machnęli ręką na kartowanie tego, co daleko, skupili się na własnym kraju, powstały pierwsze mapy ekonomiczne, gospodarcze, na użytek wewnętrzny. To jest mapa z czasów dynastii Han, która pokazuje wszystkie szlaki wodne, rzeki, kanały spławne dla drewna z informacją, gdzie jakie drewno się znajduje, ile kosztuje, gdzie jest port. To jest pierwsza mapa ekonomiczna krajowa. I jeszcze, proszę bardzo, mapa Idrisiego z XII wieku. Poznaliście już dwa zorientowania, to poznacie teraz trzecie, południowe. Na górze jest południe. I tak sobie wymyśliła Idrisi, oczywiście centrum świata jest Mekka i Półwysep Arabski. I teraz kilka słów właśnie o kulturze muzułmańskiej, Arabach, którzy przejęli troszeczkę tą zapaść w kartografii europejskiej i przyczynili się bardzo mocno do rozwoju w naszych wiekach średnich kartografii. Działali trochę jak Lonely Planet dzisiejsze, to znaczy jak dobry wydawca, który wysyła kupców, w tym przypadku geografów, po prostu dyplomatów, po to, żeby za dodatkowe pieniążki przywieźli mu informacje o kształcie wysp, informacje o górach, rzekach, zatokach. W ten sposób rozwijały się szkoły kartograficzne w takich ośrodkach jak oczywiście Kordoba, jak Bagdad, jak Damaszek i Balk. Co ciekawe, Balk dzisiaj znajduje się w Afganistanie, jest totalnie zniszczonym miastem, a znajdowała się tam najsłynniejsza w średniowieczu szkoła kartograficzna. Finałem tej historii może być taka ciekawa historia właśnie z Sycylii, gdzie król Roger zamówił sobie mapę u właśnie Al-Idrisiego, ponieważ no, wiedział, że tutaj na Europejczyków nie może liczyć w tym przypadku i rzeczywiście to jest właśnie tabula Rogeriana, która pokazuje dość dokładnie świat w orientacji południowej. Może nie jeśli chodzi o kształty, natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które dotychczas były traktowane po macoszemu, czyli właśnie miejscowości, szlaki, rzeki, zatoki czy łańcuchy górskie. Pod koniec naszego średniowiecza, zwłaszcza w takich ośrodkach jak klasztory, które w przypadku kultury chrześcijańskiej były nośnikiem jednak paradoksalnie postępu wiedzy i zwłaszcza pod kątem kopiowania pewnych rozwiązań informacji, powstała mapa Fra Mauro na podstawie oczywiście tych rzeczy zebranych przez muzułmanów.
Tak wygląda w ujęciu do kuli ziemskiej, więc Europa jest całkiem w porządku. Natomiast następuje czas, który jak byłem mały, się nim pasjonowałem mocniej, jak jestem stary, już mniej. Chodzi o okres wielkich odkryć tak zwanych geograficznych, gdzie kartografia oczywiście miała istotną rolę, ale ja chciałbym tylko powiedzieć kilka słów o Portugalczykach, bo tutaj czas goni, a moje zatoki jeszcze się odzywają. Zatoki w ogóle, tak. To jest mapa podbojów Portugalczyków, którzy swoje imperium oparli oczywiście na wiedzy kartograficznej i to takiej od tyłu, czyli od strony oceanów. Otoczeni ze wszystkich stron Hiszpanią, no musieli w końcu, dzięki oczywiście też Akademii Morskiej w Chagres i Henrykowi Żeglarzowi, rozwijać zdolności nawigacyjne. I wszyscy wiemy, jak to się skończyło, niekoniecznie korzystnie dla historii świata, natomiast trzeba przyznać, że mieli trochę szczęścia, bo i statki Portugalczyków gdzieś na wysokości właśnie Argentyny, potem ryczących czterdziestek, kierowały się w kierunku Azji, przepraszam, Afryki Południowej i to była bardzo tajemna i cenna wiedza. Czy później na wysokości dzisiejszej Kenii, przypominam, że Vasco da Gama wykupił od szpiega zresztą polskiego Żyda z Poznania, który pracował na dworach sułtańskich Indii, mapy i informacje na temat kształtu Oceanu Indyjskiego i na podstawie tej wiedzy też potem Portugalczycy weszli, mówiąc kolokwialnie, jak w masło w resztę świata. Natomiast to Holendrzy, których historię, zwłaszcza z Kompanii Wschodnioindyjskiej, przez wiele lat badałem, troszeczkę inaczej ujęli temat używania map w podbojach, czy też w własnych interesach, ponieważ jak wiemy, Stany Generalne nie rządziły Niderlandami, tylko naprawdę pierwszy koncern świata, Kompania Wschodnioindyjska, której partykularnym interesem było uzupełnić wiedzę o kształtach kontynentów, zwłaszcza jeśli chodzi o wyspy, zatoki, gdzie można postawić fort, kiedy można najbardziej skutecznie przewieźć towary, gdzie zgromadzić itd., itd. Pamiętajmy, że wiele ludów też prosiło, aby Holendrzy wyzwolili ich spod jarzma portugalskiego, a im też nie za bardzo zawsze kwapiło się zarządzać tymi terenami, więc wystarczyło im na przykład forty czy jakieś placówki handlowe. Ale tu jest slajd prezentujący okres w dziejach kartografii, który mnie kompletnie najmniej ostatnio interesuje, bo Brytyjczycy już właściwie nie dołożyli się nic do kartografii, oprócz tego, że jako pierwsi stworzyli atlasy takie drogowe w Anglii i jako pierwsi też niestety zaczęli, zwłaszcza w XIX wieku, czyli wtedy, kiedy mogli, bawić się mapą w sposób taki niezbyt etyczny, przemycać idee mocno kolonialne i propagandowe. Cały świat był w odniesieniu do Londynu, odległości na świecie były w odniesieniu do Londynu, co jest daleko, co jest blisko w odniesieniu do Londynu i co prawda wprowadzili mapy tematyczne jako pierwsi, ale też jako pierwsi te mapy tematyczne nam wszystkim obrzydzili z perspektywy dzisiejszej. Zabawa mapą czy też rysunkiem miała miejsce bardzo często pod koniec XIX wieku, żeby obrazowo przekazać sytuację na przykład polityczną ludziom, którzy niekoniecznie interesowali się kartografią, ale może na przykład zrozumieli, czym jest chory człowiek Europy, czyli Osmanowie w tym miejscu, czy też grożąca wszystkim Rosja, albo na przykład mapa, która, przepraszam, nie mapa, cały czas nie mapa. Rycina, która pokazuje sytuację w Europie i to, że niemiecki, jakby ludzie niemieckojęzyczni, świat niemieckojęzyczny jest gwarantem spokoju i trzymania wszystkiego okej w ryzach w Europie, ale nie tylko Europejczycy bawili się w ten sposób mapą, bo w drugiej połowie XIX wieku na przykład Suido Nakajima, tu jest mapa w ujęciu japońsko-centrycznym, gdzie z kolei Wielka Brytania jest peryferiami świata. Japończycy też w czasie II wojny światowej i rozwoju tutaj imperium kolonialnego swojego w Azji lubili wrzucać ulotki w różnych miejscach z rysunkami propagandowymi, w którym właśnie używano mapy jako symbolów dotyczącego miejsc, gdzie właśnie Japończycy wprowadzają spokój i dobrobyt. I mamy cztery do kompletu, zorientowanie zachodnie, to chyba najbardziej takie nieoczywiste i to nie w mapie politycznej, ale w fizyczno-geograficznej, Atlas Sowiecki. Tutaj nie trzeba słów, wystarczy tylko zobaczyć, jak sprytnie została przedstawiona Europa i jeszcze tutaj dodana kulistość. Ona jest zaledwie półwyspem Eurazji w tym ujęciu i z czym do ludzi, jeśli porównamy ją do tego, co znajduje się po tej stronie, czyli Rosji.
A to już z pogranicza memów, mapa odwrócona, nie istnieją antypody, Australia jest ujęta i Oceania tutaj centralnie, znowu Wielka Brytania jest na peryferiach i wydaje mi się, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że autorem mapy jest Australijczyk. Bardzo ciekawa historia, którą mam nadzieję jeszcze włożę, mimo że się skończył czas. Otóż jadę do Anglii za 2 miesiące przygotować materiał o życiorysie Tolkiena i wpadłem na ciekawe informacje dotyczące tego, że Tolkien bardzo często lubił rysować swoje światy najpierw, szkicować szczegółowo, nieszczegółowo i dopiero później z tymi swoimi szkicami, mapami siadać i mapa dawała mu jakąś inspirację twórczą, opisywać fabułę swoich książek. W ogóle w fantazy jest to sensowne, jak myślę, się ze mną zgodzicie. I podobno bardzo często stosowane, może bliżej współczesnej popkultury, to może ktoś z was tutaj pasowałoby w tej prezentacji, powie wow, nie wiedziałem. Otóż w twórczości Martina, z której wyniknęła później Gra o Tron, mało kto wie o tym, że kontynent Westeros jest tak naprawdę złożeniem Wielkiej Brytanii z Irlandią, przy czym Irlandia jest w piwocie. Bardzo ważna kwestia na koniec. Mapa jako argument. W trudnych czasach, w jakich żyjemy, gdzie słowo nie zawsze spełnia swoją rolę, a obrazek tak, następuje trochę renesans kartografii, która dość bardzo obrazowo i pozytywnie działa na pewne zjawiska, zwłaszcza negatywne jest w stanie wytłumaczyć, jak na przykład deforestacja Borneo. I wydaje mi się, że powinniśmy częściej jednak stosować, czy jak Outriders na przykład rozumie też rolę map i infografik w dziennikarstwie nowym, czy w nauce o klimacie. W poniedziałek... o, wiecie co to? W poniedziałek zrobiłem taką rycinkę pokazującą, jak to u nas jest gorąco, 35 stopni w Wielkopolsce, 16 w Barcelonie, 5 minut w pęcie, to się stał viral. Ponad 1000 udostępnień, kilka telefonów z telewizji do mnie, TVN24, no generalnie sława. Ale ja się strasznie cieszę, bo tak naprawdę okazuje się, że pewne trudne zjawiska, jak tylko w ujęciu kartograficznym pokażemy, tak to jest cenzura, pokażemy w ujęciu naszym, wystarczyło tą Wielkopolskę tutaj dać i 35 stopni w porównaniu z 16 w Barcelonie, to pewne bardzo ważne zjawisko, nawet w taki prosty sposób, dotarło do mnóstwa ludzi, łącznie 500 000. A to dlatego, że tak naprawdę słabnie prąd strumieniowy, dzięki temu, że Arktyka topnieje i będziemy mieć częściej takie kontrasty termiczne, bo on był strażnikiem tego wszystkiego właściwego i coraz częściej będziemy mieć minus 35, potem 35 i nie zawsze last minute będzie gwarantem urlopu w ciepłych krajach. Rozszerza się też strefa na przykład dengi na świecie, dość poważnie zwiększa się zasięg właśnie klimatów, które temu sprzyjają, a z kolei jak wiemy kurczy się Arktyka i to w sposób bardzo szybki, co właśnie też wpływa na to, że prąd strumieniowy zanika. Takie sytuacje przed i po moim zdaniem pozwalają twierdzić, że mapy znowu dają nam wolność wyboru, chociaż mamy już właściwie prawie za 5.12 w tym temacie. I jeśli już wszystko znamy i wszystko widzimy i mamy Google Maps i mamy Google Street View i właściwie cały świat oprócz części Antarktydy i morskiego dna mamy odkryty, to dobrze jest czy źle dla map? Czy mapy zabierają nam trochę wolności w podróży, skoro ja mogę mieć dzięki lidarowi zobrazowanie z geoportalu i widzę wszystko, z góry, z fortem, z rowami, z kawałkami różnego rodzaju ruin, na co bym musiał przeznaczyć być może wiele tygodni eksploracji z poziomu Ziemi. Skoro mogę sobie zobaczyć budowlę na Google Street View z każdej strony wcześniej, nawet z detalami, w związku z czym mój zachwyt na miejscu na żywo prawdopodobnie będzie o 50% mniejszy. Czy tak? Też tak myślałem kiedyś, właściwie całkiem niedawno jeszcze myślałem, że to idzie w złym kierunku i że coś, co kocham, raczej bym wrzucił do szufladki przeszkadza. Natomiast tak myślałem ja, osoba dużo podróżująca, być może wielu z was dużo podróżujących, aż poznałem historię Jackie Kenny,
Kobieta cierpiała na wiele fobii. W czasie dorastania miała też problemy psychiczne. Przede wszystkim miała agorafobię. Nie wychodziła za często z domu, nie miała kontaktów ze światem. I zainteresowała się Google Street View tak mocno, że spędzała w nim dużo wolnego czasu, poznawała świat w ten sposób. Zaczęła robić zdjęcia. Piotr Trybalski pewnie bym czymś we mnie rzucił, bo chodzi tylko i wyłącznie o screeny z Google Street View, ale miała smykałkę do tego i potrafiła te ciekawe kadry wyłapywać. Zrobiła ich 40 tysięcy. Finałem było to, że zainteresowało się nią Google. Zrobiono jej wystawę w Nowym Jorku, na której to wystawie się pojawiła. I to był początek jej długiej drogi do otwarcia się na świat. Jakkolwiek to patetycznie nie brzmi, pomogło w tym Google Street View. I ja sobie myślę tak, jak jeszcze właśnie chociażby swojego dziadka wspominam, czy nie tylko. Z naszej perspektywy mapy odebrały nam wolność poznawania świata, ponieważ zbyt dużo pokazują i za bardzo traktują świat w ujęciu podbojów, odkryć, z naszej perspektywy. Natomiast ludzie starsi, wykluczeni, ludzie chorzy, którzy po prostu z jakichś powodów nie mogą i nie będą nigdy mogli zwiedzać świata, myślę, że raczej wrzuciliby mapy do szufladki wolność. Dziękuję.